Czuwaj, jestem Marysia i dzisiaj pokażę Wam jedną z możliwości na zrobienie kartek świątecznych. Do wykonania swoich kartek świątecznych potrzebujecie klej w sztyfcie, ołówek albo coś innego do pisania, nożyczki i dużo papieru kolorowego w różnych kolorach. Potrzebujecie też jedną sztywniejszą kartkę, z której zrobicie swoją kartkę świąteczną. Dobrze. Musicie przed zrobieniem całej kartki wydrukować szablony z opisu. O, takie szablony. Wyciąć je i odrysować na tekturze. Jak odrysujecie je już na tekturze, bierzecie swój wybrany, odrysowany kształt. Ja dzisiaj wybrałam jajko. Odrysowujecie go na swojej wybranej kartce. Jak już odrysujecie ten kształt, bierzecie nożyczki i pokażę Wam, ja już zrobiłam jajko, a pokażę Wam teraz na króliku. Bierzecie nożyczki i nacinacie tak, żeby móc wyciąć środek. Czyli musicie zagiąć delikatnie kartkę, naciąć, o właśnie w ten sposób. I już teraz wkładając nożyczki do środka, wycinacie po prostu po tym swoim odrysowanym konturze. O, najpierw możecie wyciąć tak delikatnie, żeby było Wam łatwiej pracować nożyczkami. A później już wycinacie dokładnie po swoim obrysie. Tak jak już powiedziałam, ja już wycięłam jajko. I to właśnie dzisiaj z nim będę pracować. Jak wycięliście już swoje okienka, to teraz odkładacie na chwilę swoje kartki. Bierzecie papier kolorowy i teraz musicie porwać na paseczki. Mnie dzisiaj w tym pomoże moja siostra, Gosia. Zobaczcie, bierzemy po prostu pasek i urywamy. O, i tak z każdym paskiem potrzebujecie jak najwięcej kolorowych pasków, które za chwilę będziemy przyklejać do kolejnej kartki. Tutaj. I... super! Łapiemy, tu łapiemy i super! I siup! No. Super! Jak już porwaliście swoje, swoje kartki na paski, musicie wziąć swoją kartkę z wyciętym okienkiem, włożyć do niej dodatkową kartkę i na tej kartce odrysować swoje okienko. O! Czyli wziąć ołówek do ręki i odrysować kształt okienka. Ale okienko mamy. Tak. Potrzebne Wam to będzie, żebyście wiedzieli, gdzie naklejać swoje paski. Ja będę naklejać swoje paski w tym miejscu. Czyli biorę klej, o, smaruję nim kartkę i naklejam moje paski. I naklejam. Nie bójcie się, że Wam coś wystaje, będziecie mogli to później odciąć. Smarujemy klej tylko w obrębie naszego jajka. O, tutaj, właśnie tak. I nie przejmujemy się tym, że reszta pasków odstaje, bo my i tak to później odetniemy. O, i naklejamy pasek i robimy pum, 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 pum. I przyklejamy drugi pasek i robimy tak samo, jest pum, 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 pum. Dobrze, to jak już przykleiliście paski do swojej kartki, to teraz musicie posmarować jej brzegi klejem i przykleić ją od środka w okienko, o, żeby w ten sposób to wyglądało. To ja już biorę klej i Wam pokazuję. Czyli bierzemy klej, obrysowujemy boki kartki. O,
tutaj, w ten sposób. W ten sposób. Same brzegi kartki kleimy, bo w innych miejscach mamy nasze okienko. Więc to też nie o to chodzi, żeby przykleić, żeby przeklejała się kartka do wszystkiego naokoło. I wklejamy tą naszą kartkę w okienko w ten sposób. O, po prostu od tyłu i przyciskamy. O, tak powinien wyglądać efekt końcowy. Efekt końcowy wygląda tak. Mam nadzieję, że wasze kartki wyjdą równie dobrze jak moja. Jeżeli boicie się w dzisiejszych czasach wysłać swoją kartkę za pomocą poczty do rodziny, zróbcie zdjęcie i w ten sposób przekażcie im swoje życzenia. Miłej zabawy i powodzenia!